Cześć, Grzegorz Małyszko z tej strony. Dzisiaj chciałem zaprosić Ciebie na szkolenie pod tytułem Rzeczoznawca majątkowy w roli biegłego sądowego i autora opinii prywatnych, czyli gra sądowa bez tajemnic. Będzie to szkolenie przeznaczone dla osób, które myślą o tym, żeby zostać biegłym sądowym, Albo zacząć współpracować z jakimiś kancelariami prawnymi i, na przykład, robić opinie prywatne dla celów sądowych, albo też dla osób, które może od niedawna są biegłymi sądowymi i jeszcze w sądzie zębów nie zjedli i może czują się nie do końca pewni tego, jak się poruszają w sądzie, jak występować w roli biegłego sądowego na mównicy i te wszystkie niuanse, które. W sądzie są istotne, a nie do końca są związane jak gdyby już z samym warsztatem wyceny. Bo te warsztaty, które tutaj ci proponuję, no nie będą się skupiać już na aspektach technicznych wyceny nieruchomości, bo to poruszam na moich innych warsztatach. Głównie, głównie te warsztaty będą nakierowane na no to, żeby nauczyć się bronić przede wszystkim swoje wyceny w sądzie. Czy w innych, przed innymi instytucjami, <laughs> jak się poruszać w sądzie, jakie są procedury, wzory pism, jak zawiadając strony, no wszystkie takie niuanse wokół wyceny, które no, trzeba znać, żeby się biegle poruszać w tych procedurach i też nie utonąć, bo można sporządzić dobrą opinię. A zwyczajnie nie umiecie jej obronić i opinia może zostać wasza odrzucona wtedy. Także te warsztaty będą takie pokazujące moje doświadczenia głównie, ale nie tylko jako biegłego sądowego, bo ja przez ponad trzy kadencje byłem biegłym sądowym. Przez prawie 20 lat robiłem wyceny dla komorników. I teraz cały czas robię różne opinie do sądów, bardziej już jako opinie prywatne, no ale w tych sądach ciągle się tam pojawiam i muszę swoich wycen czy różnych opinii bronić. I tego chcę Was nauczyć na tych warsztatach, właśnie, żebyście czuli się w sądzie pewnie, pewni swego i potrafili jak równy z równym grać w grę sądową. Ze, z adwokatami z pełnomocnikami z stron z sądem i z całą resztą także warsztaty będą dwudniowe jak zawsze pierwszy dzień to będzie mniej więcej omówienie właśnie wszystkich procedur, pokazanie wzor, wzorów pism, różnych przykładowych pism, które powstały gdzieś tam u mnie przez te wszystkie lata z omówieniem case'ów dokładnych także to nie będzie taka sucha teoria no, tylko raczej wszystko na jakichś przykładach z życia wziętych, ilustrowane właśnie różnymi <laughs> przypadkami, wzorami dokumentów yy, dotyczących i zawiadomienia stron, i wynagrodzeń, i doprecyzowania różnych istotnych informacji. No, cała, cała, cała ta procedura i, yy, i takie informacje myślę, że dość cenne dla osób, które tego nie wiedzą. Yy, a drugi dzień to będzie taki. Yy, Przewiduje, że będziemy się bardziej na żywo próbować bronić swoich wycen. Czyli ja będę wchodził w rolę raz kogoś, kto was atakuje, raz wy mnie będziecie może próbować atakować i zarzuty do naszych konkretnych wycen, które gdzieś tam sobie przygotujemy już przed warsztatami. tym Najlepiej, żebyście właśnie swoje jakieś wyceny próbowali bronić. No i też mówię. <laughs> Jak bronić właśnie wyceny, co jest ważne w sądach z punktu widzenia wyceny, co nie jest takie ważne, bo to są zupełnie inne rzeczy niż koza, na przykład wymaga czy komisje arbitrażowe. W sądzie zupełnie co innego jest istotne. No i myślę, że po tych warsztatach będziecie się czuć o wiele pewniej w sądzie, jako biegli sądowi czy jako autorzy opinii prywatnych. A może niektóre osoby się odważą w końcu i. Złożą wnioski o nadanie, o wpisanie na listę biegłych sądowych i zostaną tymi biegłymi, bo wiem, że sporo z Was się waha, zastanawia, czy mogą, czy nie. No podsumowując, jeżeli potraficie robić wyceny dobrze, czyli być pewnymi swoich obliczeń przede wszystkim i wartości, no do tego. Najlepiej używać regresji, to już się powtarzam jak w kółko Macieju, ale takie wyceny do sądów to raczej się robi w ten sposób. No ale później jeszcze trzeba umieć to się sprzedać w tym sądzie, obronić tą opinię, no i też nie polec na jakichś chociażby trywialnych rzeczach jak wypłata wynagrodzenia. Także tutaj no taka cała gra sądowa jak ja to nazywam, bo to jest gra, tylko trzeba wiedzieć, znać reguły tej gry jak się w nią gra, i wtedy jest się pełnoprawnym graczem, a nie ofiarą systemu, która może być czegoś niezadowolona, ale no nieznajomość prawa i procedur nie zwalnia z ich stosowania. Także jeżeli ktoś czuje, że takie warsztaty są dla niego, zapraszam bardzo serdecznie. Warsztaty szczegóły warsztatów znajdziecie w linkach. No, i do zobaczenia. No, i a jeszcze jedno: warsztaty będą tylko dla maksymalnie tym razem dziesięcioosobowej grupy, nie większej. No, ze względu na formę tych warsztatów, która myślę, że będzie dość interaktywna w obie strony, także przy większej grupie byłoby to ciężko zrealizować na poziomie dobrym. Także dzięki za uwagę. No, i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia na warsztatach. Cześć.